Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu rolę Fluid Dynamic Engineer na platformie FreeD Experience. Posłużymy się do tego przykładem widocznego tutaj wymiennika ciepła. Czym tak naprawdę jest rola Fluid Dynamic Engineer? Jest to zbiór aplikacji na platformie FreeD Experience, który pozwala nam na przeprowadzenie symulacji dotyczących mechaniki płynów. Jej głównymi cechami to przede wszystkim zintegrowanie z platformą, praca, przechowywanie danych oraz przeprowadzenie symulacji w chmurze, bardzo łatwa wygoda użytkowania, jak i współpraca z innymi posiadaczami dostępu do platformy, kompleksowość rozwiązań i skalowalność danych wejściowych, jak i wyjściowych oraz bardzo łatwa do stworzenia oraz dostosowana do modelu siatka obliczeniowa. Jak wygląda przebieg pracy w programie SolidWorks przy użyciu platformy FreeD Experience? Możemy sobie tą pracę podzielić na takich 10 etapów. Pierwsze z nich dotyczą aplikacji desktopowej SolidWorks. Przejdźmy sobie zatem do aplikacji. Na początku tworzymy sobie nasz model 3D, naszego wymiennika ciepła. Następnie za pomocą wtyczki FreeD Experience zapisujemy go na platformie, na naszych serwerach. Oraz tak naprawdę jednym kliknięciem przechodzimy do aplikacji Fluid Scenery Creation, która prowadzi nas do aplikacji chmurowej w celu stworzenia naszej symulacji. Następnym krokiem jest ustawienie naszej symulacji oraz zdefiniowanie jej scenariusza. Po otworzeniu aplikacji za pomocą asystenta w bardzo łatwy sposób możemy skonfigurować naszą symulację. Przechodząc do modelu, wybieramy sobie nasz Fluid Domain, tak zwaną domenę obliczeniową. Dodajemy wszystkie części w niej uczestniczące, części, które biorą udział w tej naszej domenie. One będą wyznaczały nam granice tej domeny. Następnie definiujemy sobie regiony naszego przepływu. W tym wypadku jest to woda ciepła oraz woda chłodna. Definiujemy również wszystkie otwarcia, w tym wypadku wloty oraz wyloty naszej cieczy. Następnie definiujemy sobie wszystkie materiały, które biorą udział w naszej symulacji. Jeśli chodzi o przepływ płynu, w tym wypadku dwa razy będzie to u nas woda. Sam materiał wybieramy sobie z szerokiej, dostępnej na platformie palety materiałów. Paleta w bardzo łatwy sposób może być edytowana przez nas oraz poszczególne materiały mogą być w bardzo łatwy sposób dodawane. Następnie odpowiednio do rurek odprowadzających ciepło od naszej gorącej cieczy przypisujemy sobie konkretny materiał również z dostępnej palety materiałów. Następnie przechodzimy sobie do zdefiniowania fizyki w naszym przepływie. Definiujemy sobie fizykę dla cieczy. W tym wypadku włączamy sobie wymianę ciepła oraz ustawiony odpowiedni model turbulencji, jeden z dostępnych trzech. Robimy to również dla ciał stałych. W tym wypadku również musimy włączyć wymianę ciepła. Następnie definiujemy sobie przepływ stały w czasie. Wybieramy odpowiednie parametry naszego przepływu, w tym wypadku maksymalną ilość iteracji, odpowiednie parametry zatrzymania symulacji oraz odpowiednie parametry naszych równań ciągłości. Następnie definiujemy sobie warunki brzegowe. W tym wypadku będzie to dwa razy wlot naszej cieczy, w którym zdefiniowany jest przepływ masowy. Jeden dla cieczy chłodnej i drugi dla cieczy gorącej. Oraz dwa razy warunek brzegowy, który definiuje nam ciśnienie zewnętrzne. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie naszych warunków, które chcielibyśmy uzyskać po przeprowadzeniu naszej symulacji. W tym wypadku definiujemy sobie tak zwane wyjścia i dla każdego warunku brzegowego, dla każdego wlotu oraz wylotu zaznaczamy odpowiednie parametry, które chcielibyśmy monitorować na bieżąco. Przed rozpoczęciem symulacji oczywiście musimy zdefiniować również odpowiednią siatkę obliczeniową. Dla obszarów, w którym mamy gazy lub ciecze,
mamy dostępną siatkę heksahedralną. Dla obszarów, w którym mamy ciała stałe, dostępna jest również siatka tetrahedralna. Oczywiście możemy je automatycznie ustawiać, zagęszczać w potrzebnych nam miejscach. Program również sam dokonuje ewaluacji naszego modelu oraz odpowiednio zagęszcza i dobiera nam rozmiar siatki w odpowiednich miejscach dla naszego modelu. Tak wygląda siatka obliczeniowa naszego modelu. Widzimy zdyskretyzowany obszar, w którym znajdują się nasze dwie ciecze, jak i również siatkę na elementach stałych, które służą do przeniesienia ciepła do naszego chłodziwa. Bardzo ważnym aspektem jest możliwość automatycznego sprawdzenia siatki przez program w celu uzyskania jej najlepszej jakości. Jakie symulacje możemy tworzyć w naszej roli FMK? Przede wszystkim są to symulacje stałe oraz zmienne w czasie dla cieczy ściśliwych, nieściśliwych, newtonowskich oraz nieniutonowskich. Szeroki zakres przewodzenia ciepła w postaci przewodzenia, konwekcji czy też radiacji. Model tak zwanej powierzchni swobodnej dla wielu stanów skupienia. Wiele gatunków substancji biorących udział w symulacji. W tym wypadku możemy również zasymulować ich wzajemne oddziaływanie na siebie, jak i śledzenie ich poszczególnych cząstek. Modelowanie elementów obrotowych, wentylatorów, przegród czy też elementów porowatych. Chłodzenie elektroniki, jak i ogrzewanie elektryczne pod postacią ciepła Joule'a. Możemy sobie również zdefiniować modele komfortu człowieka. Solver Fluid Dynamic Engineer działa na zasadzie metody objętości skończonych dla przybliżonych równań Naviera Stokesa. Mamy do wyboru trzy różne modele turbulencji, które pozwalają nam na symulację szeregu różnych zjawisk fizycznych. Kilka przykładów widocznych jest tutaj po prawej stronie. Od samej góry mamy symulację wlotu powietrza do kolektora wlotowego w silniku, następnie wymiana ciepła w module elektronicznym, opływ bezzałogowego statku powietrznego, jak i opływ profilu lotniczego. Następnie przechodzimy sobie do przeprowadzenia naszej symulacji. Przed tym sprawdzamy sobie ustawienia naszego solwera, ustawienia fizyki, jak i naszego modelu oraz jakość naszej siatki obliczeniowej i przechodzimy do puszczenia naszych obliczeń. Jeśli chodzi o solver na platformie 3D Experience, mamy możliwość przeprowadzenia obliczeń na naszym komputerze. W tym wypadku maksymalnie możemy pracować na 16 rdzeniach lokalnych oraz możemy również przeprowadzić symulacje na serwerach 3D Experience, gdzie mamy możliwość wykorzystania aż 144 rdzeni wirtualnych. Program daje nam możliwość monitorowania szeregu wskaźników efektywności, jak i oceny zbieżności naszych wyników. Dzięki wykresom historii oraz wykresom wszystkich naszych ustawionych wcześniej parametrów, na bieżąco jesteśmy w stanie kontrolować, czy nasza symulacja obliczana jest w sposób poprawny. Na samym końcu możemy sobie renderować nasze wykresy, czy też linie konturowe, dodawać wszelkiego rodzaju linie opływu, czy też wektory. Oraz dodawać własne operacje logiczne, takie jak właśnie wartości pola i objętości, jak i własne nasze równania. Program również posiada możliwość automatycznego generowania raportów symulacji. Po pierwszej analizie pracy naszego modelu możemy powrócić sobie do naszej aplikacji SolidWorks oraz poprawić jego geometrię. W tym wypadku zwiększymy sobie ilość obrotu naszej spirali, która ukierunkowuje przepływ naszej cieczy chłodzącej. Podwoimy sobie ilość zwojów, a następnie zapisujemy nasz model na platformie 3D Experience. Program automatycznie ładuje naszą nową geometrię i możemy przeprowadzić ponowną symulację naszego modelu przy zatrzymaniu poprzednich obliczeń. Na koniec w bardzo łatwy sposób możemy porównać sobie wyniki naszych symulacji przeprowadzonych dla poszczególnych iteracji. Wybieramy sobie odpowiednie parametry czy też wykresy, które chcielibyśmy obserwować i możemy sobie porównać parametry temperatury na wylotach naszych poszczególnych modeli. Jakie są główne cechy roli FMK działającej na platformie 3D Experience?
Przede wszystkim mamy możliwość przeprowadzania obliczeń aż na 144 rdzeniach na serwerach 3D Experience. Bardzo łatwa obsługa naszego programu przy pomocy asystenta. Powiązanie z aplikacją SolidWorks, jak i innymi programami służącymi do modelowania 3D. Dostępność kilku modeli turbulencji oraz możliwość symulacji wielu zjawisk fizycznych pozwala nam na wykonanie bardzo zaawansowanych oraz szczegółowych symulacji z szerokiego zakresu fizyki. Bardzo łatwe udostępnianie wyników, jak i danych wejściowych poprzez działanie na właśnie platformie 3D Experience oraz możliwość zaimplementowania dużych i złożonych geometrii. Dziękuję.